Barbara Rostropowicz. Urodziłam się w Warszawie 13 maja 1928 roku. W klinice na Karowej. Mama była w domu, prowadziła gospodarstwo. Była bardzo dobrą gospodynią, doskonale gotowała. Z zawodu była, będąc panną jeszcze, to była chawciarką, taką, no teraz powiedziałabym chyba taką artystyczną. Wtedy po prostu chawciarka i haftowała, to była pracownia na Nowym Świecie, to znaczy ja tych czasów nie pamiętam, tylko z opowiadania matki. Były takie pracownie, kobiety miały te halki takie haftowane, jakieś tam bluzki, suknie. Matka haftowała moja rzeczy kościelne, ten wystrój kościelnych rzeczy, te ornaty, stuły, chorągwie. I potem na placu Trzech Krzyży, po wojnie jeszcze, potem ocalał baldachim taki haftowany przez moją matkę. Tata był mechanikiem takim samochodowym, no w ogóle mechanikiem takim metalowym, że tak powiem. No, a gdzie pracował? W jakim zakładzie? Pracował w warsztatach komunikacyjnych, no MZK to się nazywało, a wtedy to nie wiem, za mała byłam. Wiem, że w autobusach pracował, mówiła. Bardzo mnie ciekawi ten grok z tamtych lat po prostu, jak on wyglądał. Czy była, nie wiem, czy czuła się pani tam bezpiecznie na przykład? Czułam się bardzo bezpiecznie, bardzo, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo przyjemną dzielnicą był. Miałam tam koleżanki, no szkołę powszechną skończyłam w 40 którym do roku, chyba w 42, czy na Grochowskiej w takim prywatnym budynku, bo szkołę na Boremlowskiej zaraz, to był budynek tuż przedwojenny i chyba na drugim, chyba w 42 roku, czy w 40 od razu. Zresztą od początku chyba Niemcy zajęli budynek i cały czas tam Niemcy, do końca wojny byli Niemcy jeszcze. Po wojnie nie było papierosów przecież, to oczywiste. Ja trochę z cioteczną siostrą taką chodziłyśmy po ten tytoń, w cudzysłowie, do Wilanowa, po liście rabarbarowe, to były tak specjalnie jakoś tam preparowane, suszone, takie preparowane. Wychodziłyśmy tak z kuzynką, no i taką paczkę 10-kilogramową na rano żeśmy przynosiły, kupowałyśmy tam i zwracałyśmy z powrotem. No, pieszo oczywiście, nie było komunikacji. No, do Warszawy tutaj na takie punkty, gdzie przetwarzali te liście, kroili odpowiednie tam co więcej. Tam nie było pieniędzy, trzeba było się z czymś utrzymać. Nas dwie było z mamą. Więc właśnie matka robiła te papierosy, a ja układałam do tych takich stusztukowych takich pudełeczek i odnosiłam taki na tam punkt, gdzie tam to nas, to dawali nam 100 zł za to. 1000 tych papierosów trzeba było zrobić, odnieść i dawali od ręki pieniądze i z tego żyłyśmy, bo nie było ojca. W 1944 roku ojciec poszedł do Warszawy 1 sierpnia. Z moim bratem na powstanie. Już ojciec nie wrócił, no a brat potem był we Włoszech, tam się ożenił, wrócił do Warszawy. W każdym razie byłyśmy z matką, tylko nie było z czego żyć, nie było pieniędzy, więc robiła matka te papierosy. Bardzo wiele osób to robiło. A do mnie należało, matka robiła te papierosy, te 1000 dziennie, a ja musiałam je tam poprzycinać, ładnie poukładać w tych pudełeczkach, zanieść i przynieść następną partię. I przynieść 100 zł. Tych
1000 dziennie to dużo, to ile zajmowało to cały czasu? Dzień. Cały dzień? No.